Nowe informacje o żonie Ziobry. Wiadomo, czym będzie się zajmować. Pojawia się gorące nazwisko. Nowe informacje o Patrycji Koteckiej Ziobro, 46 litrów. Kilka dni temu informowaliśmy o szczegółach pracy żony lidera suwerennej Polski w Parlamencie Europejskim. Teraz media ustaliły kolejne. Pojawiło się gorące nazwisko. Jak ustalił kilka dni temu Fakt, żona Zbigniewa Ziobry w X kadencji P dalej będzie wykonywać pracę asystentki. Dowiedzieliśmy się, że została zatrudniona przez dwóch europosłów. Super Express ustalił teraz kolejne nazwisko polityka, którego 46-latka będzie wspomagać w codziennych obowiązkach. Kto to taki? Żona Ziobry w Parlamencie Europejskim. Wiadomo, z kim będzie pracować. Przypomnijmy, po tym, jak Patrycja Kotecka-Ziobro straciła stanowisko w zarządzie ubezpieczeniowej firmy Link4, jej udziałowcem jest Skarb Państwa, w styczniu tego roku znalazła się w gronie asystentów dwóch europosłów suwerennej Polski. Będzie im doradzać dalej, tym razem Patrykowi Jakiemu i Jackowi Ozdobie. Jej doświadczenie nam się przyda, komentował jeden z polityków prawicy. Okazuje się, że na tym praca żony lidera suwerennej Polski się nie kończy. Jak ustalił SE, w nowej kadencji P46-latka została także asystentką byłego szefa Orlenu, a dzisiaj europosła PiS, Daniela Obajtka. Znakomity ekspert i wzmocnienie pracy europosłów. Cieszę się, że będzie mogła z nami współpracować, powiedział gazecie europoseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Warto przypomnieć, że asystenci mogą liczyć na niemałe wynagrodzenie. Według obowiązujących stawek ze stycznia 2019 roku akredytowani asystenci maksymalnie mogą otrzymać do 12 780 zł miesięcznie. Pracują w pomieszczeniach parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy, Bruksela, Strasburg lub Luksemburg, pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie, tak stanowisko akredytowanych asystentów wyjaśnił P.